Siemanko moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak już widzieliście w tytule, zajmiemy się tematem Ubera. Pokażę Wam dokładnie, ile właśnie w Stanach, a dokładnie tutaj w Reno, można zarobić jeżdżąc Uberem. Także zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Pokażę Wam jeszcze na początek, jak przygotowałem auto, żeby plebs mi go po prostu nie zniszczył. Wsadziłem takie gumowe maty, ja ich czasami używam w zimie, jeżeli pada śnieg. To była jakaś tam taniocha za parę dolarów. Tutaj z tyłu też mam taką matę na obydwa jakby siedzenia. I kupiłem taki tani pokrowiec na tylne siedzenie, żeby mi ktoś po prostu skóry nie przeciął nożem, bo Amerykanie noszą noże w tylnych kieszeniach, więc mówię, idealnie. Trochę może ochroni to przed tą kołotą. No i zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało potem po zakończeniu jazdy. Także na pewno Wam też pokażę samochód po całym tygodniu po prostu jeżdżenia. Zacznijmy może od tego, co musicie zrobić, żeby zacząć tutaj jeździć Uberem. Po pierwsze, musicie mieć samochód, który nie jest starszy niż 10 lat. W tym momencie w Reno. Wiem, że inne miasta na przykład mają inne reguły. Ja Wam powiem, jak to wygląda właśnie tutaj u mnie w mieście. Co ja musiałem zrobić, żeby zacząć jeździć Uberem, żeby po prostu nakręcić ten odcinek dla Was. Czyli tak, auto nie może być starsze niż 10 lat. W momencie, kiedy zapiszecie się już przez aplikację, musicie zrobić sobie przegląd samochodu, taki specjalny do Ubera. Wcześniej kiedyś mieli jeszcze taką placówkę tutaj w Reno, ale teraz wiadomo z jakiego powodu, po prostu zamknęli ją. Trzeba jechać do normalnego warsztatu z takim wydrukowanym drukiem, to kosztuje 20 dolarów i oni po prostu przeglądają Wasz samochód, czy są hamulce, czy są światła, czy nie jest za głośny i podpisują Wam ten dokument. Wy później musicie wysłać ten dokument do Ubera przez Waszą aplikację i tak naprawdę już możecie jeździć. Oczywiście musicie mieć jeszcze prawo jazdy tutaj właśnie z Nevady i adres zamieszkania w Nevadzie, jeżeli chcecie jeździć tutaj. Jeżeli mogę Wam coś polecić, to jeżeli chcecie na przykład jeździć dużo Uberem, bo można zarobić fajną kasę i pokażę Wam to właśnie w tym odcinku, to nie kupujcie jakiegoś takiego fajniejszego samochodu. Pamiętajcie, że każde miasto czy każdy stan ma tak naprawdę inne stawki na Uberze. Ludzie, którzy jeżdżą w San Francisco, naprawdę mają dużo wyższe stawki niż ci ludzie, którzy jeżdżą tutaj w Reno. Także pamiętajcie o tym. Różnią się również jakiegoś rodzaju bonusy, czyli na przykład jakieś dodatkowe pieniądze, które Uber płaci w tym momencie za to, że na przykład wyjeździ się ileś tam kursów. No i jest pierwszy kurs. No i tak, kursik 6 mil, 14 minut, 9,63. Nawet spoko. No i tak, następny kursik zaliczony, 8,88, taka śmieszna kwota. I od razu mam następny. To jest to, co właśnie Wam mówiłem, że ludzie czekają po 40 minut na kierowcę. Kolejne 8 dolcy prawie za kolejny kurs. I następny już jest. No i dobra, kolejny dzień jazdy Uberem. Powiem Wam tak, jak na razie nic jakiegoś takiego specjalnego się nie stało, jakichś takich krzywych sytuacji nie miałem. Ludzie do tej pory wszyscy jacyś tacy przyjemni, wdzięczni za to, że ich się odbiera. Wiadomo, że to zależy tak naprawdę, w jakim mieście jeździcie i w jakich dzielnicach. Tutaj w Reno no nie mamy za dużo jakiegoś takiego getta, więc ci ludzie raczej są tacy ogarnięci. No i dobra, kolejny kursik zaliczony. Ten był bardzo krótki i szybki, bo zajęło mi to dosłownie 3 minuty i dostałem za niego 4,96 i koleś mi zostawił 5 dolarów na piwku. Także spoko, takie kursy moim zdaniem najlepsze, czyli krótka jazda, kilka dolarów na piwku i na takich właśnie małych kursach można uzbierać trochę siana. Powiem Wam tak, ten mój kolega miał rację. W tym momencie, jeżeli akceptujecie na przykład kurs tutaj w Reno i zanim w ogóle jeszcze kogoś zawieziecie gdzieś, to od razu już jest następny.
tak, wiecie co? 4 dychy za zalanie po jeżdżeniu prawie całego tygodnia. I nie liczę tutaj tylko Ubera, ale liczę też na przykład 2 wyprawy nad jezioro. Czyli to jakieś 10, może 12 dolarów. No ale dobra, policzmy 10 dolarów z tych 40, czyli 3 dychy tak naprawdę na paliwo, żeby wyjeździć te lekko ponad 10 godzin, które właśnie jeździłem w tym tygodniu. No i dobra, zobaczcie, jedyne co zauważyłem po kilku dniach właśnie jeżdżenia Uberem, nie wiem czy to widzicie, to są odciski tłuste, bo odbierałem na przykład ludzi z restauracji, tutaj też dookoła klamki. Jeżeli chodzi o środek, to już wam pokazuję. Powiem wam szczerze, nie jest wcale źle. Kupiłem taką matę podłogową, ona jest za mała. Tutaj ten na tym garbie po prostu ściąga się i cały czas ta mata się przesuwa do środka. Ale tak jak widzicie, nie ma tutaj jakiegoś brudu. Tutaj nie skopali mi tego siedzenia. Tutaj tego też nie. To samo zobaczycie na przykład tutaj, też jest utłuszczone. Tutaj jest trochę skopane, tak jak widzicie. Ten próg jest wysoko i nie dziwię się, że ludzie to kopali. Ale tak ogólnie to powiem wam, że no nie widzę jakichś tam zniszczeń ani niczego, ale jeżeli miałbym to robić full time, to na pewno nie takim samochodem. Jeżeli chodzi o podsumowanie, no to już wam pokazuję. Zobaczycie to na zrzucie z mojego ekranu właśnie z telefonu. Tak jak widzicie, jeździłem w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek w ogóle nie jeździłem i najwięcej tak naprawdę piątek, sobota, niedziela, bo wtedy największy jest po prostu ruch na mieście, najwięcej ludzi się kręci, podróżuje pomiędzy barami. I tak jak widzicie, zarobiłem 399 dolarów i 51 centów w 10 godzin 46 minut. Zrobiłem 35 kursów i w tych 400 dolarach, które zarobiłem, jeżeli zobaczycie tutaj na samym dole, to zobaczycie, że za same kursy miałem zapłacone 241 dolarów 67 centów. Kolejna kwota to są napiwki, czyli 52 dolary 84 centy. Powiem wam tak, kiedyś ludzie tipowali więcej na Uberze. Zauważyłem różnicę, że właśnie wcześniej ludzie chętniej i więcej tipowali, teraz troszeczkę mniej, może przez to, że niektórzy gdzieś tam się borykają jeszcze z jakimiś problemami finansowymi, jest to trochę zrozumiałe. No i ostatnia kwota, te 105 dolarów, tak jak widzicie, że to jest jakaś promocja. Dlaczego Uber robi właśnie takie bonusy w stylu powiedzmy 100 dolarów za 35 kursów, czy 120 za 40 kursów? W tym momencie w Reno nie ma wystarczająco kierowców. Ludzie czekają czasami po 40-50 minut na kierowcę, żeby po prostu do nich dojechał. I powiem wam, że czasami jak na przykład kogoś odebrałem i robiłem 20-minutowy kurs i od razu wyskakiwało mi powiadomienie, żeby odebrać następną osobę i tamta osoba była na przykład 15 czy 20 minut znowu od tego miejsca, gdzie ja zawiozłem tego pierwszego klienta, to tak naprawdę czekali 40 do 45 minut na to, żeby ich ktoś po prostu odebrał. Jeżeli zaokrąglimy sobie tą kwotę do 400 dolarów i odejmiemy koszty, jakie poniosłem w ciągu tygodnia jeżdżąc właśnie Uberem, czyli 30 dolarów za paliwo i 10 dolarów za myjkę, żeby po prostu doprowadzić samochód do takiego stanu, jakim był przedtem, zanim zacząłem jeździć, no to zostaje nam 360 dolarów w kieszeni. Jeżeli podzielimy to właśnie na 11 godzin, to wychodzi nam lekko ponad 32 dolary za godzinę. To nie są wcale złe pieniądze, powiem wam tak, na realia tutaj w Reno 32 dolary za godzinę to zarabia menadżer takiego średniego poziomu, czyli powiedzmy może tam jakiś supervisor właśnie gdzieś na jakimś magazynie, czy na przykład menadżer w kasynie, to zarabia około właśnie 32 dolarów. Wiadomo, że te pieniądze, te 32 dolary za godzinę niektórym ludziom mogą się wydawać śmieszne. Dla innych z kolei to będą bardzo fajne pieniądze. Ale nakręciłem ten odcinek właśnie, pytaliście się mnie, czy można na przykład wyżyć z Ubera, czy są to jakieś fajne pieniądze, ile się dokładnie zarabia. Dlatego właśnie nakręciłem to, pojeździłem Uberem, żeby pokazać wam, jak to wygląda. I oczywiście można z tego wyżyć. Jeżeli byście wyjeździli na przykład 40 czy 50 godzin tygodniowo, czy na przykład 60, jak niektórzy jeżdżą, to można zarobić fajne pieniądze. Jeżeli chodzi o ludzi, których odbierałem, to powiem wam, to byli tak naprawdę ludzie wszelakiej maści. Począwszy od studentek z UNR-u, które tam mają, nie wiem, 18 czy tam 19 lat, które wsiadały do samochodu już pijane tak, że ledwo mogły wsiąść,
po ludzi z tych powiedzmy 10-20 milionowych domów, którzy po prostu jechali sobie gdzieś do restauracji. Nie miałem żadnej takiej sytuacji jakiejś super zabawnej albo jakiejś niebezpiecznej. Po prostu dobrze mi się gadało z tymi ludźmi, czas bardzo szybko mi minął przez te właśnie 10 godzin, które wyjeździłem w tym tygodniu. Ale mam znajomych, którzy jeżdżą na Uberze i opowiadali mi na przykład różne historie, to powiem wam, że czasami się można pośmiać. Przeważnie właśnie z pijanych, którzy wypadają na twarz z samochodu, wypadają im telefony i tym podobne rzeczy. Jedyne, co mógłbym wam doradzić, jeżeli chodzi na przykład o jeżdżenie Uberem w Stanach, to jeżeli jedziecie gdzieś kogoś odebrać i to jest jakaś taka szemrana dzielnica i widać, że to jest po prostu getto, także po prostu anulujcie tą jazdę. Kolejna kwestia jest taka, jeżeli odbieracie kogoś i widzicie, że ta osoba jest niesamowicie pijana i macie jakiś naprawdę ładniejszy, czystszy samochód, to liczcie się z tym, że ta osoba może wam po prostu zwymiotować w samochodzie i jeżeli robicie Ubera tak naprawdę full time, to jesteście wyłączeni powiedzmy na 2 dni zjeżdżenia. Oczywiście Uber płaci za to, jeżeli ktoś wam na przykład zwymiotuje w samochodzie. To jest historia na przykład mojego kolegi. Odebrał kogoś tam z imprezy, jakąś dziewczynę, wsiadła na przednie siedzenie, zwymiotowała mu na deskę rozdzielczą, zwymiotowała mu do wentylacji, na te przyciski na konsoli, na wszystko, na siedzenie, na dywaniki. Więc on nie mógł jeździć już tej nocy, nie mógł jeździć następnego dnia i jeszcze przez kolejne 2 dni. Pamiętam z tego, co on mi mówił, dostał za to chyba $750 czy $700 za czyszczenie tego samochodu. Na samym początku, jak zacząłem jeździć te pierwsze 2 dni, to spoko. Fajnie mi się gadało z ludźmi i za każdym razem, jeżeli ktoś usłyszał, że mam tam jeszcze trochę akcentu właśnie w tym swoim angielskim, a uwierzcie mi, Amerykanie od razu wyłapią. Jeżeli macie odrobinę akcentu, to oni od razu to wyłapią i zaraz zaczną wam zadawać serię takich samych pytań. Skąd jesteście? Dlaczego tutaj przyjechaliście? Z kim przyjechaliście? Czy wasza rodzina jest dalej tam w kraju? Kiedy przyjechaliście? I tym podobne pytania. I powiem wam tak, że w momencie, kiedy już na przykład wsiadała 4. czy 5. osoba i zadawała mi te same pytania, no to miałem trochę tego dosyć, ale rozumiem to, że oni są po prostu ciekawi, bo słyszą na przykład jakiś nowy akcent, tak jak już wam kiedyś mówiłem, tutaj ten nasz akcent niestety nie jest jakiś super popularny w Reno i za każdym razem, jeżeli ktoś to usłyszy, to uwierzcie mi, że od razu właśnie ludzie zagadują do mnie i wypytują się i zadają mi tą samą serię pytań, żeby dowiedzieć się właśnie co, gdzie, jak i po co tutaj przyjechałem. No i dobra, moi drodzy, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, no to wiecie, śmiało piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli się podobało, subskrybować mój kanał. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. Cześć!